Kłaniam się uprzejmie. Dawno nie było opowiadań świętej pamięci doktora Jacka Wilczura. Dawno nie czytaliśmy książki, do nieba nie można od razu. Było dużo pracy, dużo wyjazdów. Zakończyliśmy zdjęcia nad powiernikiem. Nowe odcinki oczywiście do historii hiking i to spowodowało, że tych czytanek i tych opowieści było mniej, ale już nadrabiamy czas. Także dzisiaj część dokładnie 8. Do nieba nie można od razu. Dramatyczne zapiski z okupowanego Lwowa. Rozpoczynamy. 7 marca. Dzień rozpoczął się dość dziwnie. Dzisiaj przyczepił się do nas jakiś mały chłopiec i prosił, żebyśmy wzięli go ze sobą na zarobek. Poszliśmy na peron do transportu włoskiego, który zatrzymał się w drodze na front. Żołnierze jechali w towarnikach, w których były zainstalowane żelazne piecyki. Ponieważ trudno było dziś zarobić, więc Mikołaj i ten nowy zwędzili żołnierzom włoskich cały wypchany plecak. Któryś z żołnierzy zauważył to i pogonił za chłopakami. Odebrał im plecak i zawiadomił o wypadku włoską żandarmerię. Przyjechali dwoma samochodami i bardzo na nas krzyczeli, ale nikogo nie uderzyli. Potem całą naszą paczkę zaprowadzono do komendy polowej żandarmerii włoskiej, która mieści się u zbiegu ulicy Sykstuskiej i Leona Sapiehy. Nie było Włocha, który by umiał po polsku, więc tłumaczono z polskiego i włoskiego na język niemiecki. Śledztwo trwało bardzo krótko. Powiedzieliśmy żołnierzom włoskich, że wykradamy im żywność i odzież, ponieważ jesteśmy głodni, nie mamy w co się ubrać. Dostaliśmy również, że nasze rodziny, powiedzieliśmy im również, że nasze rodziny żyją tylko z tego, co my zarobimy na dworcu albo ściągniemy we włoskich i niemieckich magazynach. Włosi nie powiedzieli nam nawet, że robimy źle, okradając armię włoską. Pogadali między sobą, potem podoficer wyprowadził nas na ulicę i kazał nam iść spokojnie do siebie. 14 marca. Jeżeli jeden wychodzi do wagonu, a drugi nie daje sobie rady z odbieraniem towaru z wagonu i jednocześnie pilnowaniem, czy nie idą banszuce. Dlatego zrobiliśmy paczkę, w której jest nas czterech. Oprócz towaru, który można wynieść do domu albo sprzedać, jest jeszcze taki, który trudno zabrać. Na dworcach kolejowych, na bocznych torach i na torowiskach przelotowych stoją wagony cysterny z benzyną. Prawie co drugi dzień spuszczamy benzynę z cystern. Odkręca się kontrolne kurki, urywa się kurki z łańcuszka i benzyna grubą stróżką wycieka sobie w ziemię. Jeśli się odkręci kurki w kilku cysternach, to można przez godzinę spuścić prawie 1000 litrów benzyny. Benzyna najlepiej spuszcza Brudas. Urodził i wychował się przy dworcu i o wagonach kolejowych i cysternach wie wszystko. Po kilkadziesiąt litrów tej benzyny zbieramy, ponieważ można ją przerzucić do getta i tam sprzedać Żydom. Niemiecka administracja miasta przerwała dostawy prądu i gazu do getta, a jednocześnie nie dają Żydom węgla ani drewna. Wobec tego Żydzi na lewo kupują paliwo. Tę benzynę mieszają z czymś jeszcze i palą w maszynkach. Do getta można na razie wchodzić i nie ma straży na granicach aryjskiej i żydowskiej części miasta. Gorzej bywa jednak, kiedy tajniacy złapią kogoś z towarem dla getta. Jeżeli złapią małego chłopca, to zbiją i wypuszczą. Starszych zamykają albo, jeśli się im nie spodoba, po prostu rozstrzelą. 19 marca. Dzisiaj podstawiono wagony cysternie daleko włoskiej komendy dworca. Przyszliśmy z Brudasem pod wieczór, kiedy było jeszcze widno. Kiedyśmy majstrowali przy kurkach, zza budynku wyszedł włoski żołnierz. Nie było czasu uciec, a żołnierz miał przy pasie rewolwer. Przestaliśmy odkręcać kurki, a on nie spiesząc się podszedł do nas. Potem uważnie odczytał niemieckie napisy na cysternie i obejrzał kurki. Potem poprawił na sobie pas, kiwnął nam głową i poszedł sobie. Czekaliśmy parę minut, ale nikt nie przychodził i cicho było w budynku włoskiej komendy. Odkręciliśmy po kolei kurki w trzech cysternach. Z jednej cysterny wzięliśmy około 15 litrów benzyny, którą Brudas sprzeda dzisiaj w getcie.
Zbyt wielu ludzi wie o tym, że mamy na sprzedaż benzynę. 21 marca. Jest to wina Mikołaja, który jest bardzo nieostrożny i kiedy sobie podje dobrze i ma humor, to chwali się przed chłopakami na dworcu. Już dwukrotnie przychodzili do mnie jacyś ludzie i proponowali mi, żebym sprzedał im benzynę. Poznałem na dworcu kolejarza, który płaci mi jaką tylko chce cenę. Powiedział mi, że może ode mnie wziąć każdą ilość. Chodzimy razem z Brudasem i Julkiem na noc i benzynę przynosimy na ulicę Grudecką, niedaleko kościoła świętej Elżbiety. Kolejarz wypożyczył nam nawet gumowe worki, do których spuszczamy tę benzynę. Kolejarz płaci nam w markach i złotówkach. Pytałem go, co on z tą benzyną robi, a kolejarz poradził mi, żebym się nie interesował. Teraz mamy wygodę, bo nie trzeba ryzykować przenoszenia benzyny do getta. Zresztą kolejarz mi powiedział, że długo już nie będzie można tam nosić towaru, bo Żydów będzie z każdym miesiącem mniej. Kolejarz nazywa się Stefan i powiedział jeszcze, żebyśmy bardzo uważali, bo za kradzież benzyny rozstrzeliwują. Powiedział jeszcze, że po nabraniu benzyny do worków gumowych powinniśmy zakręcić natychmiast kurki, tak żeby nikt nie mógł się domyślić, że brano benzynę. Wydaje mi się, że kolejarz ma na względzie swoją własną wygodę i nie obchodzi go reszta. Julek powiedział, że on będzie i tak benzyny spuszczał w ziemię, bo to nic nie kosztuje. 23 marca. Na dworzec główny przyjechał dziś transport Włochów. Pilnowali ich tylko SS-mani, którzy bili każdego, kto zbliżał się do wagonu. Żołnierze włoscy byli bez broni i obrośnięci. Wszystkich ich wpakowano do samochodu i wywieziono na piaski koło Winnik. Kiedy wysadzono ich z odkrytych bud, żołnierze krzyczeli coś po włosku, ale nie można było zrozumieć, co mówią. Pracownicy kolejowi opowiadali, że to są żołnierze, którzy nie chcieli pomagać Niemcom w obławach na partyzantów, w lasach pod Rawą Ruską i Drohobyczem. 24 marca. Do Lwowa przyjechali pociągiem Chorwaci. Dzisiaj mają pójść w rosyjski front. Ubrani w niemieckie mundury, tylko na rękach i furażerkach mają jakieś swoje znaki. Chodzą wściekli, biją kogo popadnie. Nie wiem, gdzie ich zakwaterowano. Łażą po kilku w okolicach dworca. Ja chyba już powtarzałem, ale Wilczur opowiadał mi wielokrotnie, że Chorwaci byli najgorsi, jeśli chodzi o sojuszników niemieckich, którzy, no powiedzmy, bili się na froncie wschodnim. Najgorsi, jeśli chodzi o stosunek do Żydów i do Polaków. Wilczur opowiadał, że Łukasz, prędzej znalazłeś jakikolwiek malutki gram współczucia u żołnierza SS niż u Chorwata. Ładowano im do głowy, że jesteśmy komunistami, a oni przyszli walczyć z komunizmem, przyszli uczestniczyć w krucjacie. I nas, Polaków, uważali tak samo, jak i Sowietów, za komunistów i za ludzi, którzy bezczeszczą Boga. Stąd ta potężna nienawiść. 25 marca. Dzisiaj Chorwaci wyjechali samochodami. Wszyscy byli w hełmach i mieli zamknięte za pas granaty. Ukrainiec z wachy dworcowej mówił, że Chorwaci pojechali pomagać likwidować getta do Żółkwi i Lublina. 29 marca. Dzisiaj w komendzie włoskiej był przez cały dzień szum. Kiedy Włosi przyszli rano, znaleźli na oknie powieszonego kolegę. Sprzątaczki mówią, że ten samobójca powiesił się z tęsknoty za Italią. Wrócili już Chorwaci. Są teraz mniej ponurzy niż przed wyjazdem. Rozmawiają z ludźmi. Kilku z nich sprzedało dziś dworcowym handlarzom różne rzeczy. Zegarki, buty, obrączki ślubne. Za pół litra wódki można było u nich dostać piękne buciki damskie. Za damski złoty zegarek chcieli 10 litrów wódki, ale można było utargować 8 litrów. Na dworcu zrobił się szum z powodu tej benzyny. Niemcy łapią i aresztują różnych ludzi, a poza tym obstawili bardzo dokładnie dworzec. Obstawa niemiecka jest tak gęsta, że z trudem tylko można wynieść stąd chleb albo papierosy. Niemcy widują dokładnie zatrzymanych. Na torach, gdzie stoją cysterny, kręci się dużo banszuców. A kucharz niemiecki powiedział, że komenda dworca przyrzekła nagrodę za ujęcie winnych niszczenia benzyny. Gdybyśmy tylko zebrali po kilkanaście czy kilkadziesiąt litrów benzyny, to długo jeszcze Niemcy nie orientowaliby się, o co chodzi.
Dopiero kiedy zobaczyli podrywane korki i mokrą od benzyny ziemię, szlak trafił ich na miejscu. I bardzo dobrze. Prawie codziennie biją teraz ludzi i dokładnie sprawdzają przepustki pracowników dworca kolejowego. Niemożliwe jest teraz dojście do cyster z benzyną, wobec czego nosimy Niemcom walizki i plecaki. Mam zresztą jeszcze dość pieniędzy ze sprzedaży benzyny i daję mamie codziennie albo co dwa dni. Mamy teraz więcej wolnego czasu, więc zacząłem znowu przychodzić do pracy i pomagać Romanowi. Koło kuchni kręci się trochę typów, których nie znam. Pan Roman daje mi kawę, ale i odgania od braku i Niemcy pilnują. A 50 metrów od kuchni znajduje się kwatera żandarmów kolejowych. Część 8 zakończona i niedługo część 9. Do zobaczenia wkrótce.